Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam pokazać, czym ja się odżywiam w trasie, nie? Bardzo źle, ja personalnie, nie? Bardzo źle się odżywiam w trasie, bo tylko raz na dzień. Nie zatrzymuję się, bo tu w Ameryce, jak się już jedzie, już taka mentalność, nie? Ja się tak nauczyłem, jak zacząłem jeździć, nie? Jeździło się po 18 godzin dziennie. Szkoda była czasu. I to mi tak zostało już w głowie, że ja po prostu wsiadam w ciężarówkę, jadę te 11 godzin, powiedzmy, w Stanach, co mogę, non-stop, nie? I po prostu nie ma człowiek czasu się zatrzymać, żeby coś zjeść, nie? Więc mówię, no Olibab, kurde, to jest, wiesz, to jest mistrzu, nie? Bo on, kurde, robi, wiesz, wiecie, on robi, on gotuje jedzenie tego, super, to zajebiście, jak ja z nim, zresztą w to lato w podróży byłem, nie? To, kurde, no, to był szef i, kurde, szacun dla niego na 100%, nie? Bo ja to jestem, kurwa, taki trochę leniwy, ale pod tym względem, nie? Dobra, więc tak, posłuchajcie, kurwa, chcę wam pokazać, czym ja się odżywam. Jem raz dziennie, nie? W trasie. Wiadomo, czasami odwali mi i pójdę, kurwa, wpieprzę se trzy, kurwa, hamburgery w McDonaldzie, jak to wpierdolę, jak się wgryzę w ten tłuszcz, aż mi zapierdala po całym ubraniu. Muszę się potem zmieniać. Ale raz na jakiś czas to jest dobre, nie? Bo to, kurwa, mówię, tam jest jakiś narkotyk w środku czy coś. Dobra, jeszcze to nieważne. Słuchajcie, kurwa, tragedia, nie? Posłuchajcie, więc tak. Kurwa, to jest kawałek tuny, nie? Puszkę z tuną. Cztery jajka moje. Znaczy nie moje, kurwa, jajka z domu, Jezus, kurwa. Sorry, to nie miało tak to brzmiać. Brzmieć. Cebula, papryka. I tutaj, kurwa, będziecie świadkiem, jak otwieram. Nie wiem, czy tam tylko to było widać. Kurwa, jak otwieram. Siedź tu! Jak otwieram, kurwa, tego. Puszkę fasoli. I to jest mój posiłek, kurwa, mać. No. Ta woda, kurwa, mać, słonawa. To jest mój posiłek. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Kurwa, bo to jest mój posiłek właśnie całego dnia, nie? Tą wodę wychlać. Trochę ma, kurwa, soli w sobie, więc jest pycha. Jak człowiek jest głodny, to, kurwa, wszystko jest dobre, nie? Kurwa, mać. Niebo w ryju. Chociaż wolałbym piwo, ale chuj. Dobra, starczy. No i papryka, kurwa. Dobra. Kurwa! Dobra, chciałem wam pokazać, jak ja się odżywam w trasie. Dobra, zamknij się. Po prostu niskokaloryczne jedzenie. Niskokaloryczne jedzenie, żeby, kurwa, nie ważyć 200 kilo. Przez to właśnie, że jak się siedzi w ciężarówce, to no to się je właśnie jakieś takie McDonald'y 3 razy dziennie. I to niestety, kurde, o tym wychodzi, nie? Dlatego ja staram się, właśnie mówię, jeść takie gówno, taki syf, sami co widzieliście tutaj. No bo to i to jest do cholery niepodobne takie żarcie, nie?
Czyli mówię, raz na dwa dni takie gówno jem. Potem sobie mogę pozwolić na jakieś kurwa normalne jedzenie. A budziama! To, że jak raz jem ten syf, to gówno. Raz dzień jem, to jest bardzo niezdrowe, nie? Nie propaguję takiego jedzenia, nie? Bo to jest bardzo niezdrowe jeść raz dziennie, szczególnie przed spaniem, ale czy ja za 10 lat będę żałował? Zdechnę, dostanę zawał serca. Ale dzisiaj to pierdolę! Pierdolę to pierdolę! Więc kurwa! Dobra, odpierdala mi. Idę spać. Nie, tylko mówię serio, no. To jest niezdrowe, no ale kurwa mać, no. Ja żyję w spontanie. Hamburgerzy, hamburgerzy. Kurwa. Hamburgery. Ale kurwa, gwarantuję, kto na tą dietę wejdzie, bez miań gwarancja. Kurwa, tak tracę wagę na tym, jak skurwysyn. Po tych wakacjach, co byłem w Polsce, straciłem, ale teraz okej, żarty żartami, nie? Serio mówię, straciłem na tej diecie dwa dni tego syfu jeść, jeden dzień, kurwa, full wypas McDonald's. Fucking pizza, nie pizza, kurwa ryja se rozpierdalać, bo jak jestem w domu, ja tylko chcę podkreślić, o co mi chodzi. Dwa dni tego gnojstwa, dzień, kurwa, potem wpieprzać, co się chce. A jak jestem w domu trzy dni, to kurwa, słuchajcie mnie, ja wpierdalam pierogi, pizzę, kurwa, hamburgery, ja jem wszystko jak świnia, żre, napierdalam się jak świnia. Wyżeram wszystko, kurwa, każdy okruch, kurwa, żre. I piję, kurwa, tonę piwa, to jest to, piję tonę piwa i mimo wszystko i tak waga się traci na tym, kurwa, wejście. Kurwa, jego mać! Nie na ziemię, kurwa, gdzie? Gdzie to teraz wypierdolę, no? Ja pierdolę. Czekajcie. Kurwa, bo... Pokazać, nie ma chuja we wsi, jak człowiek jest głodny, to jest głodny. To gówno tyle. Skutki diety straszę. Jak się jest głodnym, to się żyje jak świnia. Dobranoc, to jest naprawdę kurwa dać. Jak jest, to nie czeka.